Dzień dobry. Remigiusz Wrubel, Fundacja Przemocnie. Film nagrywany na prośbę jednego z naszych oddanych widzów. Pozdrawiamy. Film o konstruktywnej krytyce i czym ona jest w kontekście ludzkiej psychiki, wiedzy o sobie samym i takiej samoświadomości duchowo-emocjonalnej i też w kontekście toksycznych relacji, w których możemy się znaleźć. To się dobrze w ogóle składa, że taką prośbę o film otrzymaliśmy, bo oczywiście mam notatki, żeby nie zgubić toku myśli i w dużej mierze to ten film, to co teraz będę mówić, jest podsumowaniem moich rozważań, moich i Anny z ostatniego tygodnia, mniej więcej. Więc trochę taka klamra dla nas. W psychiatrii mówi się o czymś takim jak objawy pozytywne, czyli tak zwane wytwórcze, i są też objawy negatywne. I te objawy pozytywne to są takie rzeczy, które mają, które dzieją się na gruncie naszej psychiki. Których u zdrowego człowieka nie ma, ale one są jakby czymś dodatkowym. To znaczy na przykład u paranoika to będą paranoje. Czyli coś, jakby jakaś taka dodatkowa nakładka na widzenie rzeczywistości, powiedzmy. Paranoje są przykładem objawu pozytywnego, czyli wytwórczego, ponieważ umysł wytwarza je niejako. I są objawy negatywne, czyli u człowieka chorego są to niedostatki psychiczne, czyli w jego psychice zaczynają objawiać się jakieś braki. Przykładowo jest to apatia u człowieka chorego na depresję, bądź również obniżony afekt. Trochę ciężko chyba będzie mi się teraz tutaj skoncentrować akurat w tym miejscu, bo jest wieczór i zlatują się różne kąsające owady. Ale idąc dalej. Powiedzmy, że drogi widzu, załóżmy, że nie masz ani objawów pozytywnych, wytwórczych, ani negatywnych i możesz to z całą pewnością o sobie stwierdzić. Czy jesteś w takim, powiedzmy, stanie pośrednim, który kojarzysz z przynajmniej względnym zdrowiem psychicznym. To, co możesz powiedzieć o sobie? Czasem masz gorszy nastrój, tak jak każdy ma czasem gorszy nastrój. Nie każdy musi codziennie czuć się, że tak powiem, maksymalnie pogodnie, że się tak wyrażę.
Czasem nie masz na coś ochoty, nikt nie musi codziennie być w maksimum swoich możliwości. Nachodzą ci czasem pesymistyczne myśli, tak jak każdego. Każdy czasem odczuwa, każdego czasem nachodzą myśli defetystyczne, pesymistyczne. Jawią się jakieś wizje porażki, jakiejś klęski, kiedy stoi przed nami na przykład jakieś ważne zadanie do wykonania. Czasem się z kimś pokłócisz, nic nadzwyczajnego. Może będzie trochę bardziej radykalnie i nawet zerwiesz z kimś kontakt zupełnie, pozbędziesz się kogoś ze swojego życia. Albo w takim pozytywnym sensie zaryzykujesz coś szalonego. Dlaczego nie, prawda? To jest takie, mam wrażenie, dzisiaj bardzo w modzie, to się jakoś w marketingu bardzo często stosuje, używa wizji tego, że może być fajnie, kiedy się robi coś szalonego, albo nawet kiedy się coś robi po raz pierwszy w życiu. Lukrecja. Więc powiedzmy, że możesz takie rzeczy stwierdzić na swój temat, więc jest całkowicie neutralnie, jest całkowicie normalnie, jest po prostu okej. Jesteś, drogi widzu, względnie zdrowym człowiekiem. Takie rzeczy możesz stwierdzić na swój temat. I teraz takie proste pytanie. Czy przypuszczalnie, przykładowo, osoba z paranoiami, paranoik, czy paranoik wie, że jest chory? Nie wie, że jest chory, rzecz jasna. Jest przekonany o tysiącu różnych rzeczy. Jest również przekonany o tym, że wie je na pewno, że są to rzeczy prawdziwe. I tak dalej, i tak dalej. Czy jest przekonany o swojej nieomylności i o tym, że wie, kim jest, wie, jaki jest, wie, jaki jest świat, wie, jak wygląda rzeczywistość, w której żyje. Teraz, czy ty, drogi widzu, czy ty również masz w sobie na tyle buty arogancji, czy rzeczywiście jest, nie masz w sobie wystarczająco pokory, żeby stwierdzić, rzeczywiście nie masz w sobie wystarczająco pokory, żeby stwierdzić, nie wiem, tutaj jakieś negacje mi wchodzą. Czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, czy jesteś na tyle arogancki, żeby stwierdzić z całą pewnością, że jesteś człowiekiem zdrowym psychicznie, bądź przynajmniej, że nie jesteś zaburzony, że nie potrzebujesz terapii, że niczego nowego się na swój temat dowiedzieć nie możesz, bo już do wszystkiego doszedłeś. Że twoja psychika, czy jesteś na tyle arogancki, żeby stwierdzić z całą pewnością, że twoja psychika nie ma przed tobą tajemnic, a twoje zachowanie na pewno nikomu nie wyrządzi krzywdy. Jeśli tak, to jest bardzo źle. Jeżeli możesz, jakby będąc szczery z samym sobą, bądź szczera z samą sobą, stwierdzić te rzeczy, które teraz wymieniłem, to znaczy, że twój odbiór samego bądź samej siebie to jest odbiór czysto teoretyczny. To jest widzenie samego, samej siebie jako jednostki zupełnie wydzielonej z całego systemu powiązań międzyludzkich, jakim jest, bym powiedział, życie społeczno-emocjonalno-duchowe. To jest wyłącznie teoria. Teraz załóżmy, że jeszcze możesz powiedzieć na temat
nie tylko swojego zdrowia psychicznego, ale w ogóle na temat swojej osobowości wiele dobrych cech. Powiedzmy, że możesz powiedzieć o sobie, że masz wyrazistą osobowość, że jesteś człowiekiem popularnym, albo przynajmniej bardzo lubianym, że masz wielu znajomych i przyjaciół i często pojawiasz się w towarzystwie. Powiedzmy, że zdajesz sobie sprawę ze swoich zdolności intelektualnych, które są wysokie. Powiedzmy, że masz rozległą wiedzę, jesteś wykształcony, oczytany, świadomy tego, co się dzieje na świecie. Powiedzmy, że osiągasz swoje cele, czujesz, że się realizujesz i że działasz w zgodzie z samą sobą. Może nawet możesz powiedzieć, że chcesz dla ludzi dobrze i że jesteś człowiekiem, który się w ogóle troszczy o dobro innych ludzi. Czyli jeżeli możesz powiedzieć, że jesteś zdrowy psychicznie na pewno, to nie ulega żadnym wątpliwościom. To czy będziesz chciał rozmawiać z kimś w ogóle na temat swojej psychiki, na temat swojego zachowania? Nie. Bo cokolwiek usłyszysz, co nie będzie się zgadzać z twoją wizją samej siebie, czyli cokolwiek, na co w pierwszym impulsie na co w pierwszym impulsie po prostu poczujesz niezgodę, wręcz wrogość do jakiegoś stwierdzenia na swój temat, z którym się nie zgadzasz. Nie wiem, jak zacząłem zdanie. Ale jeżeli nie jesteś w stanie rozmawiać z drugim człowiekiem na swój własny temat, przyjmować jakiejkolwiek krytyki, nieważne czy jest słuszna, czy nie, i uważasz, że co złego to nie ty i że ty, kierując się wyłącznie najszlachetniejszymi intencjami i dążąc do poprawy świata wokół siebie, chcesz dla ludzi dobrze i ty nie jesteś w stanie po prostu nikogo skrzywdzić, nie jesteś w stanie zrobić nic złego, to jest źle, bardzo. I ponadto, kiedy jeszcze jesteś świadom tego, jakie przymioty intelektualne możesz i osobowościowe możesz sobie przypisać, jesteś świadom tego, jak cię widzą ludzie i że widzą cię generalnie dobrze bądź bardzo dobrze, to wręcz można się w sobie zakochać. Kiedy jesteśmy w kimś zakochani, w drugiej osobie, to jest to emocja na tyle silna i ma taką irracjonalną stronę, że jesteśmy w stanie reagować wrogością, kiedy słyszymy na temat naszego obiektu westchnień jakieś negatywne komentarze. I tu jest w kontekście nas samych, kiedy jesteśmy zakochani w samych sobie, dzieje się dokładnie to samo. Tak jak powiedziałem, to jest cały czas takie oglądanie siebie w teorii, jakiegoś po prostu punktu, który nie bierze czynnego udziału w interakcjach międzyludzkich, bo gdyby faktycznie, gdyby się miało faktyczny, realny obraz samego siebie, przyszły owce. Meme, wracaj tutaj. Gdyby się miało faktyczny obraz samego siebie, to miałoby się świadomość. Meme! Że... Meme, chodź tutaj! To miałoby się świadomość, że takie widzenie samego siebie jest po prostu odbiorem fałszywym. Ponieważ to, co jest prawdą na nasz temat,
to to jest to nie. Tak naprawdę jacy jesteśmy, czyli jakie cechy możemy sobie przypisać, tylko to, kim jesteśmy, a to kim jesteśmy, to przede wszystkim kim jesteśmy dla innych ludzi i tak naprawdę co robimy, też co robimy dla innych ludzi, ale też innym ludziom i też co robimy dla siebie i co robimy samym sobie. Czyli ten szczegółowy, szeroki, samoświadomy obraz siebie to jest widzenie siebie w kontekście relacji międzyludzkich i w kontekście relacji z samym sobą. Widzenie siebie jako jednostki jest po prostu widzeniem siebie poza całym systemem i każdy, myślę, ma na swój temat. Każdy zintegrowany człowiek ma na swój temat względnie dobre zdanie, albo nawet bardzo dobre zdanie. Może więc jakby idąc tym tropem, można by powiedzieć, że ciężko stwierdzić, skąd się bierze zło na świecie, prawda? Dlaczego ten świat jest taki jest po prostu. Oglądanie siebie jako jednostki jest po prostu stawianiem siebie na piedestale przed i ponad innymi. To jest przypisywanie sobie statusu Boga, który nie podlega żadnej krytyce z zewnątrz, bo z definicji jest ona niesłuszna. Jest niesłuszna i jest obrazą majestatu. Teraz czym jest samoświadomość? Samoświadomość, na samoświadomość składają się trzy rzeczy. To jest przede wszystkim pokora w pierwszym miejscu przed samym sobą. Jeżeli umiesz stwierdzić przed samym sobą, że nie wiesz wszystkiego na swój temat. Jeżeli jesteś w stanie stwierdzić, że rzeczy, które robiłeś w przeszłości, bądź które robisz nadal, różne twoje zachowania były krzywdzące, były toksyczne. Jeżeli jesteś w stanie przyznać przed sobą, że myliłaś się na swój temat, jeżeli jesteś w stanie dostrzec krzywdę, którą zadawałaś innym ludziom, jesteś w stanie stwierdzić, że jesteś cały czas na drodze, która jest procesem, na drodze, która oznacza rozwój. I że ten rozwój jest cały czas dziejącym się procesem. To znaczy, że masz pokorę, żeby która jest jednym z filarów tego, żeby twierdzić na swój temat słuszne i prawdziwe rzeczy. Ale oprócz pokory ponadto jeszcze szczerość, oczywiście, szczerość przed samym sobą. Myślę, że taką takim dużym, że tak powiem, polem popisu dla szczerości przed samym sobą jest odpowiedź na pytanie, czego się obawiam. Ja sam, czego się sam w sobie obawiam? Czy obawiam się tego, kim mogę się stać? Czy obawiam w relacjach z drugim człowiekiem, czy obawiam się tego, czy nie wyrządzę mu krzywdy, czy obawiam się jakichś swoich autodestrukcyjnych zachowań, czy w ogóle widzę w sobie jakieś autodestrukcyjne zachowania. Czy jestem na tyle szczery samym sobą, że mogę stwierdzić, że tak, nieważne jak bardzo
jest dla mnie ta myśl niewygodna. Czy jestem w stanie stwierdzić, że są pewne zachowania czy myśli we mnie, które mnie niepokoją, które mogą coś sugerować. A więc pokora, szczerość i odwaga po prostu w przyznaniu się do różnych rzeczy, tak, na swój temat. Znaczy, jeżeli masz odwagę wyobrazić sobie, że możesz stać się najgorszym człowiekiem, bardzo złym człowiekiem, najgorszym, tak po prostu złym, że będzie potem na przykład w historii określany jako jeden z najgorszych ludzi żyjących kiedykolwiek. Znaczy, że masz też odwagę wyobrazić sobie sytuacje, jakieś stany pośrednie, które mogłyby do tego doprowadzić. Każdy jest do tego zdolny. Każdy ma w sobie potencjał do stania się potworem. Taka jest prawda. Jeżeli tego nie wiesz, jeżeli tego nie rozumiesz, wypierasz to, bądź się z tym nie zgadzasz, to znaczy, że wypierasz się swojego człowieczeństwa. Czyli znowu widzisz siebie jako teoretyczną jednostkę, która nie ma możliwości negatywnego wpływu na drugiego człowieka. To jest kompleks Boga. I teraz kilka słów, aby to lepiej zobrazować, kilka słów o jednej z moich byłych partnerek. Może najpierw opowiem o jej zaletach, bo absolutnie miała podstawy, żeby lubić siebie za to, jaką jest w kontekście różnych przymiotów osobowościowych. Na przykład ogromny talent wokalny. W ogóle bardzo, bardzo duże zdolności intelektualne. Mocno, mocno analityczny intelekt. Bardzo duża świadomość społeczna. Ogromne oczytanie, ogromna wiedza historyczna. Duża uroda. Zdecydowanie, zdecydowanie wysoka atrakcyjność. Bardzo dobry gust, jeżeli chodzi o kwestie ubioru. Niewiarygodny wręcz temperament, w sensie wyrazistości charakteru. Świetne zdolności do w ogóle wypowiadania się. Czyli na przykład często udziały na konferencjach naukowych. Generalnie ona była osobą, która absolutnie mogła siebie uwielbiać i zdecydowanie to robiła. Tylko że tak jak absolutna większość ludzi konotowała, jakby stawiała znak równości pomiędzy tym, jaką jest osobą, a tym, kim faktycznie jest. To, co teraz powiedziałem, to są rzeczy, które jakby były jej, tak? Czyli po prostu jakby jej jednostkowe cechy. Natomiast w kontekście jej życia, jej wychowania, jej życia emocjonalno-duchowego, to była osobą z rodziny dysfunkcyjnej, bez odpowiedniego wzorca męskiego, z fatalnym wzorcem kobiecym, wręcz bym powiedział przerażającym. Osobą ogromnie skrzywdzoną w dzieciństwie i ogromnie odtrącaną w okresie dorastania. Była osobą, która nie była świadoma wielu kwestii, jakby, które tworzą, bym powiedział,
które się na przykład składają się na towarzyskość, że tak powiem, życia społecznego. Znaczy często różne rzeczy, których się na przykład dowiadywała o życiu towarzyskim swoich rówieśników, osób ze swojego otoczenia, zaskakiwały ją, ponieważ nie miała pojęcia. Meme, wracaj! Ponieważ nie miała pojęcia, że takie rzeczy w ogóle mogą mieć miejsce, i zaskakiwało ją to, jak bardzo ona na przykład w tych kwestiach, w tych rzeczach nie uczestniczy. Meme! Muszę pilnować owiec, bo są ostatnio bardzo niegrzeczne i chodzą do sąsiadów. A tam w tle widać znowu Lukrecję. Meme! Chodź tutaj! Więc tak jak powiedziałem, moja partnerka stawiała znak równości pomiędzy tym, jaka była tym, kim jest. Czyli uważała siebie za bardzo dobrą osobę, przypisywała sobie szereg zalet moralnych. Angażowała się w bardzo, i cały czas się angażuje w mnóstwo jakichś działań aktywistycznych. Lubiła, nadal lubi zajmować jakieś wysokie miejsca w jakichś zarządach. Meme! Podczas różnych festiwali, przykładowo, tak, jakichś kulturalnych i tak dalej. No, na chwilę uciąłem film, ale wracam. Owce już opanowane. Owce opanowane. A i wracam do tematu mojej byłej dziewczyny. Aha. Więc powiedziałem to, co ona twierdziła o sobie, to, co mogła twierdzić na swój temat. Powiedziałem co nieco o jej, że tak powiem, wychowaniu. I jej różnych aktywnościach aktywistycznych. To jest kobieta, która nie zdaje sobie sprawy z tego, albo być może zdaje sobie sprawę, ale jest na tyle arogancka, nieszczera sama ze sobą, że nigdy nie będzie w stanie tego przyznać przed samą sobą, że absolutnie główną, chyba bym ponad powiedział, że jedyną siłą napędową jej wszelakich, naprawdę wszelakich działań, a poznałem się na tym mocno, jest nienawiść do świata, jest nienawiść do ludzi, którzy myślą jakkolwiek inaczej niż ona i którzy są w stanie w ogóle mówić jej rzeczy, z którymi ona się nie zgadza. Nigdy też nie poznałem człowieka, który z większą paniką, który nigdy nie poznałem człowieka, który reagowałby taką paniką na myśl o tym, że mógłby popełnić jakąkolwiek porażkę bądź zostać skrytykowany przez kogoś, kogo uważała za osobę, która akurat mogłaby się na jej temat wypowiadać, przykładowo jakiegoś profesora akademickiego. Znaczy dobierała i nadal dobiera sobie ludzi pod względem tego, jak bardzo są jej bliscy intelektualnie. A ponieważ poznałem się na poziomie jej agresji i nienawiści do świata, to jestem w stanie stwierdzić, że tak naprawdę osoby najbliższe jej, które uważa za swoich przyjaciół, to są osoby po prostu, którym może przypisać zero poczucia nienawiści do nich po prostu. W ten sposób to działa u niej. A
Więc ona widziała siebie po prostu jako jednostkę, która chce dobrze dla świata, która w naszej relacji nie popełniała żadnych błędów ani żadnych krzywd, znaczy ona mnie nie krzywdziła, włącznie ja byłem stroną opresyjną, ja byłem stroną agresywną, ja byłem chamem, skurwysynem, prostakiem. I można po prostu wymyślać sobie dalsze epitety. Natomiast naprawdę uczciwie przyznaję, że nie znam drugiej osoby. Ciężko mi sobie w ogóle wyobrazić, żeby ktokolwiek mógł poświęcić jej tyle czasu, uwagi, troski o jej po prostu życie psychiczne i życie duchowe i rozumienie świata niż ja. Ona potrafiła mnie pytać na przykład, dlaczego ludzie jej nie lubią. Więc odpowiadałem zgodnie z prawdą. Jesteś wyniosła. To jest oczywiście ogólnienie, to co teraz mówię, ale taki był przekaz. Zgodny z prawdą. Jesteś wyniosła i ludzie to widzą, że traktujesz ich z góry. Ona miała pretensje o to, że ja mam znajomych i przyjaciół. Czuła się z tym bardzo źle. I nie rozumiała, dlaczego ona nie ma znajomych i przyjaciół. Więc śmiem twierdzić, że ludzie, którymi się teraz otacza, to są osoby na tyle słabe, by dobrze czuły się w jej towarzystwie, by dobrze się czuły z jej szalenie porwistym temperamentem, które dobrze się czują przy osobie, która jest w stanie zgnoić, jest w stanie stosować najgorszą pogardę dla kogokolwiek, kto nie zgadza się z jej zdaniem, jest tym po prostu najlepsza. Osoba, która, i tutaj trochę zacytuję jej słowa, chciałaby, znaczy w żarcie oczywiście, ale to wiadomo, żarty to też dużo mówią o nas samych, to jak sobie żartujemy, w jaki sposób. Osoba, która zażartowała sobie o tym, że może wszystkich antyszczepionkowców należałoby zamknąć za murem, stworzyć dla nich osobne jakieś części do życia, osobne miejsce do życia. Więc ona stawiała siebie w kategorii Boga, który nie jest człowiekiem, który nie ma normalnych relacji faktycznie z innymi ludźmi. Widziała siebie jako człowieka, który nie jest zdolny do skrzywdzenia drugiej osoby. Stawiała siebie, po prostu widziała siebie jako Boga. Osoba, która nie posiada w ogóle dobrej woli, żeby porozmawiać na swój temat, zastanowić się nad sensownością zdań wypowiadanych przez drugiego człowieka na swój temat, nie będzie w stanie wygłaszać jakiejkolwiek mądrej krytyki drugiego człowieka. To jest jedna rzecz. Natomiast od nas zależy, czy krytyka będzie konstruktywna, czy nie, w samym słowie konstruktywna. Z samego słowa konstruktywny możemy wnioskować o możliwości rozwoju, budowania. Tak. Ale żeby w ogóle mówić o możliwości rozwoju, o potencjale rozwijania się, trzeba najpierw oczywiście zaznajomić się. Dzień dobry, Ola. Musimy najpierw oczywiście zaznajomić się z jakością materiału, budulca, z którym mamy do czynienia. Więc wykształcając samoświadomość, która, powtarzam, opiera się, tak jak ja to sobie przemyślałem, na pokorze, szczerości i odwadze. To wszystko sami wobec siebie, tak, te cechy musimy wyrażać i je posiadać.
jeżeli w samoświadomości potrafimy analizować swoje zachowanie, swoje czyny, swoje słowa, samych siebie w kontekście drugiego człowieka i tego, co on nam o nas mówi. Jeżeli to robimy, to nie, na pewno nie tracimy. Jeżeli będziemy to robić, to nie będziemy tracić po prostu okazji do rozwoju. Może się okazać oczywiście, że usłyszymy coś nieprawdziwego na swój temat. Zrobiło się bardzo dużo komarów. A na szczęście już kończę. Powiem tak, uogólniając, krytyka płynąca od osób, czyli protekcjonalne rady, reprymendy, bądź gnojenie i pogarda, płynąca od osób, które same nie są w stanie przyjmować krytyki, to jest po prostu gówno i tym się nie powinniśmy przejmować. Natomiast jeżeli ktoś ma dobrą wolę i stara się rozwija swoją samoświadomość, ma dobrą wolę słuchaniu rzeczy na swój temat i rozważaniu ich, przyjmowaniu komentarzy na swój temat i rozwija się swojej samoświadomości, taką osobę możemy potraktować jako kogoś, kto jest w stanie powiedzieć nam coś mądrego na swój temat, jeżeli i teraz od nas zależy, od naszej dobrej woli, czy sprawimy, że ta krytyka jest konstruktywna, czy nie. Czyli po prostu będziemy ją rozważać. I to po prostu tyle. Meme, wracaj tutaj. Meme znowu szarżuje na działkę sąsiadów. Dziękuję za uwagę. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.